Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Kolejny mamy taki jesienny dzionek. Dzisiaj jest bardzo ładnie, cieplutko. W ogóle jakoś tak ostatnio mnie ta pogoda zaskakuje. Jest naprawdę ciepło, tak w okolicach 18 stopni. Także ten październik jest całkiem, całkiem. A my słuchajcie, jesteśmy z Liwką, która jest za mną w aucie, bo mamy kolejną dzisiaj misję. Kubuś ma taki konkurs w przedszkolu. I musi, znaczy musi, nie musi, ale chciałam, żeby wziął udział, chciałam go też zaangażować w to. Jest konkurs związany z dekoracją dyni, więc tutaj już inwencja twórcza, kto co wymyśli z tą dynią. I ja wpadłam na pomysł, że zrobimy dom z dyni. Taki domek magiczny, bajkowy z dyni. I dlatego dzisiaj jestem tutaj i buszuję po sklepach, żeby kupić, słuchajcie, przede wszystkim dynię, której dalej nie mam. Byłam na razie w Lidlu, byłam w Obi i kurczę, nie umiem znaleźć takiej ładnej dyni z takim ogonkiem. W Lidlu też w ogóle tragedia, jakieś stare były, brzydkie, takie pomarszczone. Więc nie wiem, gdzie dorwę tą dynię. Najwyżej będziemy jeszcze szukać, może je w Biedronce, chociaż ostatnio, kurczę, były, ale bez tych ogonków, a ja bym chciała tą ładną taką z ogonkiem. I tą dynię muszę na coś przykleić. Więc ja się przygotowałam profesjonalnie, byłam w Obi, nawet kupiłam klej taki na gorąco z pistoletem. Ale sporo rzeczy i tak już kupiłam, także super. I to wam nagram. Myślę, że to będzie fajna inspiracja, w ogóle fajnie coś takiego z dzieciakami zrobić. A jak to ładnie wyjdzie, to myślę, że będzie całkiem niezła ozdoba. Także tu na pewno wam wszystko nagram. Udało mi się kupić tak piękną dynię i powiem wam, że naszukałam się w tych Lidlach, Biedronkach i wszystkim, a sobie przypomniałam, że u nas niedaleko jest taki warzywniaczek i tam często przed tym warzywniakiem stoją takie piękne dynie i pani miała takie duże i jedyna, taka mniejsza, z ogonkiem, słuchajcie, czekała na mnie, jedyna, taka piękna, zobaczcie, ale ładna, co? I ja miałam zawsze problem po prostu, że nie było tych ogonków, a ona taka piękna, ja mówię, o Jezu, ja mówię, proszę pani, miałam do pani tutaj od razu przyjść, bo ta jedna dynka czekała na mnie. A teraz co, idziemy z Liwką, muszę jakoś się ogarnąć, zabrać te wszystkie rzeczy. Zostawiłam też rosół tak na takim malutkim gazie, w sumie nie mamy gazu na płycie indukcyjnej. Więc muszę do niego zajrzeć, dorzucić warzywka. Także ja lubię, powiem wam, lubię zupki, rosół w tym okresie takim jesiennym, bo ogólnie nie jestem jakąś fanką zup, ale rosół dla mnie mógłby być codziennie. Może codziennie by mi się przejadł, ale no lubię, bardzo lubię. I teraz już mogę wam pokazać, co tutaj udało mi się kupić. Tą dynię już widzieliście, w aucie pokazywałam. I powiem wam, tak przymierzyłam w sumie do tego drewienka, bo to też kupiłam. Pasuje idealnie, więc będzie ładna scenka. Więc mamy dynię, mamy takie drewienko pod spód. Kupiłam też takie choineczki i fajnie, że udało mi się w różnych wielkościach, bo będą ładnie wyglądać, jak je później tutaj poprzyklejamy. Także będzie pięknie. Kupiłam takie drzwiczki przepiękne. Fairy Tale is here, chyba tak. Ale nie jestem do końca pewna, ale zaraz zobaczę, bo to chyba jest osobno, ale myślę, że tak. W każdym razie zobaczymy, czy te drzwiczki nie będą za duże, czy będą takie akurat. Byłoby super, jakby udało mi się tak tutaj wykroić i wsadzić te drzwiczki do środka. Boże, byłoby cudnie. Zobaczymy. Kupiłam rowerek, zobaczcie, jaki piękny, więc może też mi się go uda tutaj gdzieś przykleić. Do tego mamy takiego króliczka malutkiego, słodziutkiego. Zaraz to wszystko powyjmuję. Latarenka. Były najpierw takie mniejsze, ale jak zobaczyłam tą, to mówię, nie, no musi być ta stojąca. I takie drewienka, bo z nich planuję zrobić schodki. Więc będę musiała to jakoś też ładnie, słuchajcie, poprzyklejać i zrobimy jakieś takie, no dużo wyższe, ale teraz nie chwycę, dużo wyższe takie schodki i to będzie wejście do naszego domku. Zrobiłem sobie te choineczki. I to wykroić to? Wiesz co, to będzie taka góra, to będzie dach. Damy pod to mech, nie? Tak jak rozmawialiśmy, damy mech, przykleimy i na to położymy tą górę. Dobra, myszko, to najpierw muszę przekroić tą i odkroić tą górę. A później wszystko z dyni ze środka będziemy musieli wyciągnąć, ok?
ręką możesz. I tu wrzucamy. Dobra? Ale ona chyba jest śpiąca, więc ja myślę, że pójdziemy może ustać lifcie, jak ją uśpię, to możemy sobie pójdziemy wtedy, to dokończymy tutaj, co? Chciałbyś teraz robić? Ja też. Całkiem, 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 całkiem. Zobacz, jak Kubusiowi pięknie idzie. To jest jego praca, jego konkurs. Kubuś ładnie robi. Mama daje instrukcję, a Kubuś nie robi. Ostatnio oglądamy katastrofy w przetworzach i w przestworzach i tak nas, słuchajcie, to wciągnęło i nie tylko nas, Kubusia też, z racji, że on uwielbia dalej samoloty, tak po prostu jak przychodzi z przedszkola, to mówi mi: mamo, nie tak jak wiecie, normalny czterolatek, może jakąś bajkę mi załączysz, tylko on mówi, załączymy tę katastrofę o samolotach. Także słuchajcie, tak nas to wciągnęło. W niedzielę to w ogóle przesadziliśmy i oglądaliśmy do prawie północy. Z masakra. Ale już nie popełniam tego błędu, już teraz w ciągu dnia dla Kubusia jeden odcinek, ewentualnie jeszcze wieczorem po kąpieli. Idzie nam już całkiem nieźle, jeszcze to nie jest przyklejone, ale ja lubię sobie tak, wiecie, już ułożyć, jak powinno być. Także to już jest przyklejone, wszystko na dyni, to jeszcze nie. Te choineczki i te schodki jeden do drugiego, tak, ale jeszcze musimy do tej deski przymocować. No i co? I słuchajcie, tu jakaś latarenka. Oj, ciekawe, czy nam właśnie, jak my ją przykleimy. Nie ma tego dołu, no to albo na pieńku może jakimś malutkim. O, to chociaż co mi tu, nie wiem, czy tam latarenkę. Teraz sobie tak myślę, czy nam się uda. A króliczek? Króliczek tak, ma taki fajny spód, że króliczek nam się uda. O, on jest w koszyczku, będzie tutaj. I motorek, zaraz zobaczymy jeszcze, czy motorek, ok. Tutaj przykleimy kołami. O Jezu. Co to za miłości tutaj są? Myszki moje. O Jezu. Kocham was, serduszka moje. Moje skarbusie, Boziu. No, tatuś wrócił, Liwusia stęskniona już tam wołała, jak usłyszała dzwonek. Tata! Tata! Tak wołałaś? Dobrze mama mówi? No, właśnie tak wołała. I się przytula, i buziaczka chciała od tatusia, nie? No. Myszunia słodziutka. O. To jest taki kościółek mały z dymi. Do magazynów. Zbyszek przejął dzieciaki, a ja na chwilkę sobie podjechałam tutaj do nas do Silezji w poszukiwaniu sweterka. Jeszcze bym chciała, słuchajcie, kupić sobie taką spódniczkę, taką z tych krótszych spódniczko-spodenki. O, może tak, z takiego cieplejszego materiału. Marzy mi się po prostu taka stylóweczka, gdzie mam sweterek, te spódnico-spodenki, rajstopki, może jakieś kozaczki. Nie mam za dużo czasu, bo jest już
taka godzina późna obiadowa. Jeszcze muszę podskoczyć po właśnie jakieś jedzonko, produkty, bo Zbyszek będzie robić burgery. Muszę jeszcze do apteki podskoczyć, żeby kupić tą końcówkę w sumie, cały sprzęt do odciągania do katarku dla dzieci, bo gdyby tak mieli katarek, to Liwcia ostatnio zepsuła mi ten sprzęt. Także to mi się przyda. Jeszcze chciałam zobaczyć, za jakim strojem dyni dla Kubusia, ale jak już się nie wyrobię, to już to oleję i najwyżej podjadę w przyszłym tygodniu, także zobaczymy. No i co? I zabieram Was ze mną. Jestem w Mojito i powiem Wam, że jest tutaj tak dużo pięknych rzeczy. Mam tutaj takie kompleciki, także zaraz będziemy je przymierzać. Spodenki też za takimi w sumie polowałam dość długo. Sweterki, tutaj jeden, tutaj jeszcze. Także myślę, że coś wybierzemy. Pierwszy rzut sweterek, ale jest cudny, na pewno go wezmę. Nie dość, że ma taki przepiękny wzór. Tutaj pod szyją jest taki konkretny, także ekstra, to już myślę, że nie trzeba będzie ubierać szalika żadnego. Rękawki są takie dość długie, ale jest z tych krótszych sweterków bardzo przyjemny w dotyku. Ja mam na sobie rozmiar S. Drugi sweterek, póki mam te leginsy na sobie, to tak poprzymierzam sweterki, ale nie jestem do niego tak przekonana. Były jeszcze inne kolorki. Znaczy, ten materiał troszkę mi przypomina taki polarek. Nie do końca, ale jest on w super cenie, bo chyba za 70 zł. Zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że tak. Ale no tak jak mówię, tutaj rękawki są dość długie. Jak wyprostuję rękę, to mi tej ręki nie widać. Także jakoś tak nie do końca. Coś mi tutaj nie gra. No i trzeci sweterek. On tak opada. Można oczywiście go tak, wiecie, normalnie założyć. On tak opada po prostu na jedną stronę. Ale znowu nie jestem przekonana. W sumie jest podobny troszkę do tego. Kolorki niemalże identyczne. No a tu mi się jednak podoba to zabudowanie, ten golfik. Tutaj jakoś mi tak łyso. I dodatkowo przez to, że te przeszycia tak idą, wiecie, tutaj wężej, tutaj szerzej. Tak, bardziej uwidacznia się biust. Także może dla pań o mniejszym biuście. Okej, u mnie to tak średnio. Czas na kompleciki. Mam na sobie pierwszy komplecik z taką długą spódnicą. Bardzo przyjemny, taki sweterkowy. Już właśnie już powoli mi się elektryzują włosy od tych swetrów. Słuchajcie, to jest w sumie przyszyte, ale myślę, że można to spokojnie sobie odpróć. I mamy wtedy dwa elementy. Więc jest taka sukienka i dodatkowo taki na to sweterek, ale tak totalnie nie mój kolor. Jakoś tak te szarości, jeszcze takie kremy i biele są super. One mi tak rozjaśniają buzię, a to jednak tak nie do końca. I kolejny minusik to, że jest bardzo dopasowany ten komplet, więc tutaj przy tej sukience, no pomimo tego, że no, jestem powiedzmy szczupła, to jednak troszkę tego brzuszka tutaj widać, więc to kolejny taki minusik. No i nie miałabym chyba za bardzo okazji, żeby się też tak ubierać. No i mam kolejną perełeczkę. Ja nie planowałam, chciałam sobie już i szukałam takiej spódniczki właśnie z takiego materiału. Nie wiem, czy to widać tutaj, ale później Wam przybliżę. Ale te spodenki są bardzo ładne, urocze, eleganckie, fajnie wyglądają do sweterka. Oczywiście tutaj bym widziała rajstopki, kozaczki, płaszczyk
I chyba te spodenki też. O, myślałam, że to atrapy, a tu jednak faktycznie kiszonki. I te spodenki chyba też ze sobą zabiorę. I tutaj już mi został ostatni taki komplecik dzianinowy z długimi spodniami, ale to jest XS-ka, więc nie wiem, wolę S-ki, żeby było takie luźniejsze, chociaż ta S-ka na przykład jest, Boże, jest strasznie jakaś taka wąska. Zobaczymy. Ostatni komplecik, ale też ze mną nie jedzie. Może kojarzycie ten komplet taki jasny, w zeszłym roku miałam właśnie bardzo podobne spodenki, ale wolałabym jednak S-kę. Wolę jak troszeczkę są luźniejsze, one tutaj tak dość mocno upinają. Tak samo podobnie mam tutaj z tą górą, co nieco za bardzo widać. Ja nic pod spodem nie mam, oczywiście fajnie tak do domu, taki komfortowy komplecik, ale na pewno luźniejszy rozmiarek. Tu jest dodatkowo kapturek, w sumie nawet na wyjście, nie tylko do domu, bo w sumie na wyjście zarzucić kurteczkę i mega komfortowo. Ale tutaj też bym celowała jednak w inny kolorek, bo taki kolor też mam wrażenie, że jakoś tak mnie przytłacza troszkę, więc albo taki jaśniutki, albo już jakieś takie kolorki. No jestem szczęśliwa, powiem Wam, bo przynajmniej kupiłam jeden piękny swetr i taki naprawdę fajny jakościowo, gruby, przyjemny, mięciutki. Czasami te swetry są takie, wiecie, no nieprzyjemne w dotyku, a ten jest mega. I miały być spódnice, spodenki są spodenki, ale myślę, że też się pięknie prezentują. Także przynajmniej coś kupiłam, byłam w aptece, nie kupiłam nic, jeżeli chodzi o ten strój dla Kubunia. No ale już naprawdę już mnie goni czas. Zbyszek mi dzwonił, gdzie jestem. Także muszę się pospieszyć, ale jeszcze mnie korci kawka. Ostatnio kupowałam w Maku taką fajną piernikową. Pytałam, czy jest jakaś taka może jesienna. Mówią, że takiej nie mają, ale mają piernikową i była przepyszna. Także korci mnie jeszcze to, żeby tak podjechać sobie właśnie, wziąć tą kawkę na wynos, później szybkie zakupy spożywcze i do rodzinki, do domku. No taką kawkę proszę. Wszystko będzie. Nie, dziękuję ślicznie. Zapytałam, czy czasami nie mają innej jakiejś takiej jesiennej kawki, ale powiedział mi pan, że tylko taką piernikową, a że piłam ją ostatnio i mi smakowała, to wzięłam i skusiłam się znowu na tą. Szef kuchni na dzisiaj poleca burger wołowy. Co to za sosik? Opowiadaj. Sosik? Jaki zwykły? No nie jest zwykły. Pysząca wyz, majonez, musztarda i kiełki. No to i tak będzie pyszny. Do tego, słuchajcie, mamy burgerka. Ej, mi tego nie dawaj. To jest bardzo ostry sos jakiś, tak? Stry coś tam. Strylacci? Cebulka z pietruszką zrobiona tutaj. Cebulka z pietruszką, słuchajcie. Tutaj mamy kamemberta, jest tam już w środku, się to wszystko smaży. Milion kalorii, ale na pewno będzie pysznie. Boże, jakiś mega burger, ale wyszły wielkie. Boże! To są, co to są za mega burgery? No ale wiesz, to jest tylko mięso, ser i cebula, nie? To są takie cheeseburgery, ale z kamembertem. Są cheeseburgery. Zbyszek właśnie wrócił z zakupów, jest po 21:00, a my jemy lody. I taka nowość, dla nas nowość, bo nie jedliśmy Marletto pistacje i powiem Wam, że są bardzo, bardzo dobre. Także o, tak mnie mąż załatwił na wieczór.